Klaudia i Agata wybrały się na wakacje. Na pokładzie samolotu okazało się, że nie ma dla nich miejsca w klasie ekonomicznej. W związku z tym przeniesiono je do pierwszej klasy. Siedziało tam trzech pasażerów. Kiedy stewardessa podawała im napoje, szepnęła im tak. Psst, dziewczyny, macie niesamowite szczęście. Leci z wami słynny włoski miliarder. Jak sądzicie, o którego pasażera chodzi? Ta elegancka pani byłaby dobrą kandydatką, ale raczej mało prawdopodobne, że miliarder kupiłby sobie płaszcz z poliesteru. Garnitur tego mężczyzny wygląda jak szyty na miarę, ale za to ma zniszczone i tanie buty. Miliarderem musi więc być ten ekscentryczny pan. Choć ubrał się zwyczajnie, zdradza go złoty zegarek. Elegancka pani wdała się w pogawędkę z Klaudią i Agatą. Powiedziała im, że jakiś czas temu była ze znajomymi na egzotycznej wyspie i pokazała dziewczynom zdjęcia z wypadu. Kiedy poszła do toalety, Agata szepnęła do Klaudii: ta kobieta kłamie, przerobiła to zdjęcie. Jak się tego domyśliła? Diabeł tkwi w cieniach. Wszyscy mają cień z wyjątkiem jednej osoby. Ludzie siedzą na swoich miejscach. Gasną światła. Ktoś przeżuwa popcorn, a ktoś inny siorbie napój przez słomkę. Zaczyna się film. To horror. Ktoś krzyknął. Do sali wchodzi bileter. Kilka osób nie zapłaciło za bilety. O kogo chodzi? Nikt nie zapłacił za bilety. Do drzwi przypięta jest kartka z napisem „Wstęp wolny”. Pewnej zimowej nocy ktoś ukradł biżuterię z domu znanej piosenkarki. Złodziej nie uciekł zbyt daleko, ponieważ okolice patrolowała policja. Włamywacz ukrył więc worek z biżuterią w śniegu i zniknął w tłumie. Detektyw Adamczyk złapał dwóch podejrzanych. Przyjrzyj im się i spróbuj ustalić, kto z nich włamał się do domu piosenkarki. Jeśli będziesz grzebać w śniegu gołymi rękoma, to zrobią się czerwone. Mężczyzna ma odmrożone palce. Z kolei kobieta mogła kopać w śniegu w rękawiczkach, więc ona też może być złodziejką. Tyle, że nie byłaby w stanie uciekać w butach na tak wysokich obcasach. Zuzanna pracuje w wydawnictwie. Pewnego razu dostała przesyłkę od znanego pisarza. Była to jego najnowsza powieść. Kobieta nikomu nic nie mówiła na ten temat, ale jeden z jej współpracowników próbował wykraść cenne dzieło. Jak sądzisz, o kogo chodzi? Widzisz tego chłopaka? Zuzanna czyta powieść, a on próbuje sfotografować telefonem jej odbicie w lustrzanym suficie. Spacerujesz po plaży. Nagle słyszysz jakieś krzyki. W morzu tonie kobieta i wzywa pomocy. Wskakujesz do wody i pędzisz jej na ratunek. Gdy do niej dopływasz, okazuje się, że są tam jeszcze dwie inne osoby. Wszyscy krzyczą, ale tylko jeden z tonących naprawdę potrzebuje pomocy. Pozostali to syreny, które chcą zwabić cię do swojego podwodnego królestwa. Jak ustalić, kto jest człowiekiem? Wystarczy zanurkować i sprawdzić, która osoba ma syreni ogon. Rysiek lubi zwiedzać opuszczone budynki i stare zamki. Dziś postanowił wejść do wielkiego domu, który dawniej należał do wampira, a przynajmniej tak głoszą legendy. Rysiek nie wierzy w te plotki. Bierze aparat pod pachę i rusza. W domu jest ciemno i zimno. Z korytarza dobiegają skrzypiące dźwięki. Rysiek włącza latarkę, a jego oczom ukazują się trzy wampiry. Chłopak rzuca się do ucieczki, ale nagle się zatrzymuje i wraca. To wcale nie są wampiry. Jak się tego domyślił? Na suficie nad pierwszym wampirem znajduje się lustro, a postać się w nim odbija. Drugi wampir nie ma kłów, a trzeci... Ups, ten jest prawdziwy. Rysiu, bierz nogi za pas. Tym razem chłopak postanowił zbadać opuszczony szpital. Ponoć mieszkają w nim wilkołaki. Rysiek jest przekonany, że to bujda. Całą noc przechadzał się ciemnymi korytarzami, ale niczego nie znalazł. Już miał stamtąd wyjść, ale drogę do wyjścia zaszło mu czterech wyjących i warczących mężczyzn. Który z nich to prawdziwy wilkołak? Żaden. Przez okno świeci księżyc w pełni, a ani jeden z nich nie zamienił się w potwora. Na miejscu Ryśka i tak bym stamtąd uciekał, tym facetom ewidentnie odbiło.
Pewien zamożny mężczyzna przyszedł na wystawę sztuki współczesnej. Postanowił kupić nowy obraz do swojej kolekcji. Właściciel galerii pokazał mu 3 dzieła różnych artystów. Na pierwszym obrazie znajduje się słonecznik na tle zielonego trójkąta. Drugi przedstawia tygrysa, który robi sobie selfie. A na trzecim obrazie widnieje dom unoszony balonami. Kolekcjoner jest przekonany, że jedno z dzieł to podróbka. Które? Na każdym płótnie widnieje podpis autora i data jego powstania. Obraz z tygrysem został rzekomo namalowany w 1957 roku. A przecież w tamtych czasach nie było telefonów komórkowych. To podróba. Marcin się denerwuje, bo dziś ma pierwszy występ jako DJ na festiwalu muzyki elektronicznej. Wchodzi na scenę. Tłum wiwatuje. Chłopak zakłada słuchawki i puszcza pierwszy kawałek. Muzyka gra, ale ludzie nie tańczą. Dlaczego? Muzyka gra, ale tylko w słuchawkach DJ-a. Marcin nie podłączył głośników, widzisz? Jacek przemierza starożytne miasto na pustyni. Gdzieś tutaj ukryty jest skarb. Chłopak zerka na mapę i kieruje się pod wskazane miejsce. Zaczyna kopać. 6 godzin później wyczerpany w końcu natrafia na coś twardego. To skrzynia. Jacek wyciąga ją z ziemi, zrywa zardzewiałą kłódkę i podnosi wieko. Jest tam pełno złotych monet. Każda z nich musi być warta setki tysięcy złotych. Jacek jest bogaty. Chłopak nie ma jednak powodów do radości, bo monety są fałszywe. Skąd wiadomo? Na każdej monecie wybita jest data. Rok 145 przed naszą erą. Wygląda na to, że faktycznie są stare. Ale ludzie, którzy żyli w tamtych czasach, nie wiedzieli, że żyją przed naszą erą i nie mogli wybijać tego na monetach. Pewien profesor wszedł do sali wykładowej, w której jego starszy kolega daje właśnie wykład z fizyki kwantowej. Mężczyzna wypisuje wzory na tablicy, a studenci notują wszystko na swoich laptopach. Profesor wie, że jeden ze studentów śpi. W związku z tym zrobił rundkę po sali, zatrzymując się za każdym z nich. Który ze studentów ucina sobie drzemkę? Prawie wszyscy studenci z wyjątkiem jednego robią notatki. Laptop tego chłopaka jest zgaszony. Wygląda na to, że słodko sobie śpi. Detektyw Andrzejczak ściga złodzieja w smokingu. W pierwszej chwili przestępca wbiegł do dużego pomieszczenia. Wszyscy obecni tam ludzie są elegancko ubrani. Pomóż pani detektyw znaleźć wśród nich rabusia. Łapać tego gościa, to on uciekał przed panią detektyw. Zdradziły go plamy potu. Szef zwrócił Leonowi uwagę, ponieważ chłopak nie wykonał tygodniowego planu i teraz musi spędzić weekend w biurze i dokończyć wszystkie zadania. Szef zabrał Leonowi magnetyczną kartę, żeby nie mógł opuścić budynku. Minęło kilka godzin. Chłopak zgłodniał. W biurze nie ma wody ani jedzenia. W pracowniczej kuchni za drzwiami z zamkiem na magnetyczną kartę stoi lodówka. W poniedziałek Leon złożył na biurku szefa ukończony raport. Jakimś sposobem udało mu się zdobyć jedzenie i picie. Jak to zrobił? Chłopak podszedł do lodówki i wyjął sobie jedzenie. Nikt nie mówił, że drzwi do pracowniczej kuchni były zamknięte. Wiktoria wraca do domu. Światła zapalają się automatycznie i oświetlają jej drogę do drzwi. Dziewczyna przekręca klucz i wchodzi do środka. Kilka godzin później słyszy dzwonek do drzwi. Wygląda przez wizjer i widzi sylwetkę mężczyzny w kapeluszu. Wiktoria boi się otworzyć, ale nie dlatego, że to obcy, a dlatego, że nie jest to człowiek. Czemu tak pomyślała? Czujnik świateł nie zadziałał, a zatem na zewnątrz stoi postać, która nie ma ciała. Na skraju pustyni stoi wielki hangar. Do środka wszedł pilot Tomasz i zauważył, że pod sufitem na jednej z belek śpi kot. Mężczyzna postanowił go uratować. Nie ma tam jednak drabiny ani żadnych innych przedmiotów, które można by wykorzystać, by wspiąć się na górę. Jedyne, co Tomasz zastał w hangarze, to wielka kałuża wody. Jakim sposobem kot dostał się na górę?
Pod belką znajdowała się góra lodu. Kot wdrapał się na nią i dosięgnął belki. Lód się stopił i została po nim tylko kałuża. Ja mam jednak inną teorię. Kot wypił tyle wody, że prawie pękł, a potem siłą odrzutu wystrzeliło go w powietrze. No dobra, lód ma więcej sensu. Małgorzata, Renata i Daria idą ulicą, opowiadając sobie o planach na weekend. Dziewczyny wyglądają na bogate, ale tylko jedna z nich ma dużo pieniędzy. Która? Małgorzata. Z jej torebki wystaje kluczyk do Ferrari. Roxana marzyła o tym, by zostać słynną aktorką. Wreszcie jej marzenie miało się spełnić. Znana agencja talentów zaprosiła ją na rozmowę z jej nowym agentem. Wczesnym rankiem dziewczyna przyjechała do ich siedziby. W sali konferencyjnej czekały na nią cztery osoby. Która z nich jest agentem Roxany? Ten facet jako jedyny nie ma pracowniczej plakietki, a więc pewnie też został tu zaproszony. Ten mężczyzna ma na sobie drogi garnitur, ale przyniósł dla wszystkich kawę, więc pewnie jest asystentem. Na kubku tej pani jest napisane „Najlepszy prawnik świata”, więc wygląda na to, że odpowiada ona za prawne sprawy agencji. Agentką Roxany musi być więc ta uśmiechnięta pani o imieniu Zuza. Zuza powiedziała Roxanie, by zajęła miejsce przy stole, na którym fotelu powinna usiąść dziewczyna. W tym fotelu brakuje kółeczek. Na tym siedzeniu ktoś rozlał kawę. Ten fotel jest już zajęty. Stoi przy nim kubek z napisem „Szef”. A na tym miejscu ktoś zostawił sweter. Roxanie został więc tylko jeden fotel do wyboru.